Partnerem reklamowym redakcji jest Komputronik. Wejdź na komputronik.pl i sprawdź okazję dnia. arn.eu. W 1973 roku Richard O'Brien stworzył musical tak szalony, że 50 lat później nadal cieszy ogromne rzesze fanów i do dziś wypełnia muzyczne teatry całego świata. Rocky Horror to nie fenomen, to wręcz kult, gdzie podczas pokazów publiczność sama odgrywa wymyślone przez siebie scenki i bierze bezpośredni udział w przedstawieniu. Na arenie międzynarodowej Rocky eksplodował w 1975, gdy zaadaptowano go do formy równie pokręconego filmu kinowego, gdzie show zdecydowanie skradł swoim charakterystycznym głosem sławny Tim Curry. Historia opowiada o parze, bradzie i Janet, którzy trafiają do upiornego zamczyska zamieszkiwanego przez ekscentrycznego doktora Frankenfurtera i jego dziwaczną świtę. Bohaterowie wplątani zostają w coraz bardziej pokręconą historię o utracie niewinności, poznawaniu swojej seksualności i kosmitach z planety transseksualnej w galaktyce Transylwanii. Jeśli nic z tego nie zrozumieliście, to niechybny znak, że macie do nadrobienia wspaniały, kampowy film. Niewątpliwie próbując wstrzelić się w okres halloweenowy, w październiku 2024 roku do sprzedaży trafiła gra wideo inspirowana musicalem, więc nie mogłem oprzeć się pokusie, by nareszcie przybliżyć wam wszystkie gry tej marki, bo jakimś cudem było ich kilka. Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. A wiecie, co w Halloween jest najstraszniejsze dla widza? Autopromocja naszej książki! Buuu! To tylko szybka przypominajka, że Zagrajmy jeszcze raz trafi do sprzedaży już w listopadzie, a okienko darmowej wysyłki jest ograniczone czasowo. A to znaczy, że potem będzie już tylko drożej, więc jeśli zwlekaliście z zakupem, na przykład w prezencie gwiazdkowym, lepiej skorzystać z tej okazji. Okej, pa pa! Pierwsza próba przeniesienia znanego musicalu do formy gry komputerowej miała miejsce w 1986 roku. The Rocky Horror Show trafiło wtedy na większość popularnych ośmiobitowców. Wy oglądacie wersję na Commodore 128 i była... no jak można się spodziewać po grze opartej o musical, nie najlepsza. Na początku wybieramy swoją postać. Możemy grać jako Brad albo Janet, choć wybór jest wyłącznie kosmetyczny. No i już jesteśmy gotowi, by wkroczyć na teren posiadłości Frankenfurtera. A propos naszego niedawnego materiału o ramkach w klasycznych grach, jest to kolejny przykład obramowania nadającego całości klimat. Szczególnie, że zmiana ekranu powoduje charakterystyczne migotanie odbiornika telewizyjnego, również nawiązując do treści musicalu. W tle przygrywa chiptune'owa aranżacja utworu Time Warp, która, muszę przyznać, nawet buja. I ej, jeszcze jedna ciekawostka, nasza seria Time Warp bierze swoją nazwę właśnie stąd. No dobrze, ale mniej gadania, a więcej grania. Jaki gameplay jest, każdy widzi, choć nikt nie rozumie. Prawdę mówiąc, gra jest okropniasta. Postać porusza się dosłownie jak mucha w smole, nie posiada żadnego rodzaju ataku, ani niczego w tym stylu. Możemy jedynie tuptać i podnosić przedmioty, a jeszcze dokładniej, tylko jeden przedmiot naraz. A mamy też jedno życie, więc jeśli zginiemy, całość zaczyna się od zera. Masakra. No dobra, ale o co tu chodzi? No więc Brad lub Janet, w zależności od tego kim gramy, zostają porwani i zamienieni w kamień. Aby ich ocalić, druga połówka odnaleźć musi 15 kawałków urządzenia nazwanego The Medusa, które pozwoli odkamienić towarzysza. Gra jest maciupeńka i toczy się na jedynie kilku ekranach i przy każdym starcie pozycja kawałków maszyny jest losowana od nowa. Za każdym razem więc gra się odrobinę inaczej. Na naszej przeszkodzie stoją cztery rzeczy. Nieubłaganie upływający czas, motocyklista Eddie, który powolutku rozmraża się w zamrażarce, zamknięte drzwi, do których znajdować musimy klucze, no i sami Transylwańczycy. Te okrutniki lubią się z nami droczyć i utrudniać nam życie. The Rocky Horror Show nie byłoby w sumie złą grą, gdyby nie była zaprogramowana tak, by jak najbardziej wkurzyć gracza i rozciągnąć rozgrywkę. Próba przebycia nawet jednego ekranu ma efekt usypiający, a wejście na ekran z windą dodatkowo spowalnia grę, bo komputer przestaje wyrabiać. Cudownie.
Jeśli dotknie nas któraś z Transylwańczyków, ukradnie nam ubrania i rozrzuci je w losowym miejscu zamczyska. Bez ubrań zmuszeni jesteśmy chronić naszą przyzwoitość, nie możemy więc podnosić przedmiotów i chodzimy jeszcze wolniej. Gra więc polega na tym, że zbieramy części demeduzy kawałek po kawałku, przypominam, możemy nosić przy sobie tylko jeden naraz, i odkładamy je na dezygnowane miejsce przy scenie. Co jakiś czas musimy sobie robić przerwę na odnalezienie ciuchów i tak dalej. A nie wspomniałem jeszcze o najbardziej wkurzających aspektach. Kolejnym spowalniaczem jest rosnąca nieubłaganie temperatura w chłodni. Gdy przekroczy 0 stopni, rozmrożony zostanie Eddie. Nazwijmy go minibossem gry, który staje się absolutnie nieznośną przeszkadzajką. Aby zapobiec jego rozmrożeniu, musimy się dostać do chłodni i resetować temperaturę, by wrócił na swoje miejsce. Strasznie to wszystko irytujące, a co najgorsze, jedna skucha i gramy od nowa. Najłatwiej umrzeć, gdy spotkamy Riffraffa, lokaja Frankenfurtera. On się nie bawi w subtelności i rozbieranki, tylko po prostu morduje nas swoim zabójczym laserem, bezpardonowo kończąc grę. I nie, nie ma kontynuacji. Równie super jest zebrać już prawie wszystkie części i po prostu zginąć, spadając przypadkiem w przepaść! Powiem wam, moi drodzy, że nie jest to najlepsza gra w historii. Nie wiem też, czy horror, ale na pewno koszmar. No ale hej, można sobie popatrzeć na roznegliżowane 4 piksele. O mamo. Drugi Horror Show był najwyraźniej grą tak niesamowitą, że postanowiono zrobić ją drugi raz. Dostała ona bowiem pełen remake w 1999 roku. I nie uwierzylibyście, gdybym wam tego nie pokazał, ale główną rolę narratora grał tu sam Saruman, Dracula, Christopher Lee. Ladies and gentlemen, I bid you welcome to the interactive Rocky Horror Show. An experience which I trust you will remember for a very long time. W grze o kosmicznych transwestytach. Ogólnie historia tej gry jest dość zabawna, bo w latach 80. autor musicalu Richard O'Brien odmawiał współpracy nad nią, twierdząc, że nie rozumie komputerów i są dla niego czarną magią. Najwyraźniej serca jego lud stopniał przez te paręnaście lat, bo pojawia się w jej odnowionej wersji i to w formie wideo. A very warm welcome to Richard O'Brien's one and only interactive Rocky Horror Show. Rocky Interactive Horror Show miał bardzo burzliwy cykl produkcyjny. Gra powstawała w pierwszej połowie lat 90. z myślą o PC-tach i Atari Jaguarze, ale porażka tego drugiego skomplikowała sprawę i ostatecznie ujrzała światło dzienne wyłącznie na komputerach, i to dopiero w 1999 w mocno zrewidowanej formie. Nie da się ukryć, że była już wtedy nieziemsko przeterminowana, produkowana jako owoc zachłyśnięcia się grami Full Motion Video mocno na tym ucierpiała. Składała się w zasadzie z dwóch elementów. Pierwszym są przerywniki wideo odtwarzające się w malutkim okienku, w większości bardzo dziwne przerywniki, żeby nie powiedzieć piekielnie cringe'owe. Richard O'Brien jest gdzieś na pograniczu kompletnej wyjebki i tremy wywołanej brakiem doświadczenia z grami wideo, a Christopher Lee próbujący w bardzo poważny sposób wyjaśnić graczowi, jak tańczy się Time Warp, doprowadza do skrętu kiszek. W obu wypadkach brak tu charakterystycznej charyzmy potrzebnej do uniesienia tej marki. With your hands on your hips, you bring your knees in tight. But it's the pelvic thrust that really drives you insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Drugim elementem jest gra właściwa, czyli przygodówka point and click. Autorzy wzięli za podstawę rozgrywkę 8-bitowej wersji gry i wytłuścili ją do postaci pełnej, współczesnej. Fabuła pozostaje taka sama. Brad lub Janet zostają zamienieni w kamień, a zadaniem gracza jest odnaleźć części demeduzy, zanim licznik czasu dotrze do zera, a zamek Transylwańczyków odfrunie w kosmos. Nie obrażając artystów, którzy włożyli masę serca w grę, muszę jednak powiedzieć, że widać, że była ona klejona z niedokończonych fragmentów i przestarzałych asetów. Jak na 1999 rok prezentuje się po prostu okropnie. O pomstę do nieba wołają szczególnie rotoskopowane, rozmyte i nieczytelne postacie, które mogłyby robić wrażenie na Jaguarze pół dekady wcześniej, ale nie na PC na przełomie tysiącleci.
Widać też wyraźny rozstrzał artystyczny pomieszczeń między tymi, które są bardziej dopracowane i realistyczne, a innymi wyglądającymi bardziej jak niedokończone kreskówkowe szkice. Powracają tu wszystkie najbardziej irytujące elementy oryginału. Bohaterowie znów są rozbierani, tym razem do bielizny, jak w filmie, i znów muszą szukać swoich ubrań. Znowu zwiedzamy też zamek Franka, ale zamiast eksplorując w poszukiwaniu części, zdecydowano się na rozgrywkę dużo bardziej współczesną. Rocky Interactive Horror to przygodówka pełną gębą. Zbieramy przedmioty, używamy ich na innych przedmiotach i tak dalej. Nie ma już też żyć. Zrobienie sobie kuku powoduje, że budzimy się w ambulatorium i dzięki Bogu. Gra była tak chaotyczna i trudna, nie występują w niej praktycznie żadne dialogi, więc to jedna z tych produkcji w stylu użyj wszystkiego na wszystkim, że do pudełka dołączana była solucja, bo nawet autorzy nie sądzili, że ktoś to cholerstwo przejdzie. A na dodatek grę wypełniono na ostatnią chwilę ułatwiaczami, które podniesione regenerują pulę ograniczającego nas czasu. Wow, okej, Janet, nie wiem co to, ale ja też chcę. No bo serio, kto wpadł na pomysł, że dobrym pomysłem będzie ukryć jeden z kluczy pod niewyróżniającym się niczym kamieniem chodnikowym na podłodze jednego z pomieszczeń? Inna część gry zmusza nas do założenia przypadkowemu szkieletowi kostiumu BDSM, co bez wyjaśnienia odblokowuje przedmiot w zupełnie innej części zamku. Gdyby gra miała chociaż kursor, to byłoby łatwiej, bo można by wtedy polować za pikselami, które można kliknąć. Ale nie, grę kontroluje się klawiaturą i postać nigdy nie da znać, jeśli znajdujemy się w miejscu, w którym można by czegoś użyć. Co ciekawe, najwyraźniej nie zawsze miało tak być. W internecie znaleźć można sporo wczesnych screenshotów, które pokazują, że u góry ekranu, tam gdzie z jakiegoś powodu wyświetla się napis Rocky Horror, miał znajdować się ekwipunek. Zakładam, że kontrolowany myszką. A u dołu, w miejscu zegarka cyfrowego, dużo bardziej pasujący do interfejsu, analogowy, antyczny zegar. Nie uczyniłoby to tej gry dobrą, ale na pewno bardziej grywalną. Czy to znaczy, że nie mam do powiedzenia na jej temat nic dobrego? W sumie to jest kilka pomysłów, które mi się podobają, na przykład wspaniały interfejs. Grę zaczynamy w klimatach cmentarnych, ale z upływem każdej minuty elementy interfejsu powolutku transformują się. Po jakimś czasie nagrobki i pomniki zaczynają zmieniać się we wnętrze strasznego dworu, potem w laboratorium szalonego naukowca, a na końcu w statek kosmiczny, nawiązując w ten sposób do kolejnych aktów musicalu. No i każdej takiej zmianie towarzyszy też urocza animacja. To akurat wygląda bardzo fajnie. Jest też kilka fajnych bonusików, takich jak szafa grająca, gdzie Richard zagra nam kilka akustycznych wersji piosenek z gry, czy epilog, w którym kierujemy olbrzymim robotem. No matter what door, who you are. Jest to też oczywiście skarbnica nawiązań do wersji scenicznych i filmowych sztuki. Urocze, choć zdecydowanie bliżej dna jakości pecetowych przygodówek. Głównie dla zapalonych fanów, chętnych na przyjrzenie się tej mało znanej adaptacji Rockiego. No i nareszcie docieramy do roku 2024, gdy Freakzone Games bardzo niespodziewanie ogłosiło stworzenie trzeciej gry w tym uniwersum. Czy nareszcie doczekaliśmy się Rockiego w wersji godnej naszych monitorów? Niestety nie bardzo. The Rocky Horror Show Video Game próbuje być uroczą 8-bitową platformówką opartą o fabułę musicalu i dwie rzeczy muszę jej oddać. Ma oprawę graficzną, która bardzo mi się podoba, i świetne 8-bitowe aranżacje kawałków z oryginału. Poza tym natomiast wygląda jak coś, co 99% swojego budżetu wydało na licencję, a tylko 1% na grę, która musiała powstać w miesiąc. Tytuł mocno nawiązuje do gier z NES-a. Mamy scroll jak w Zeldzie, przerywniki jak w grach Capcomu i bardzo wyraźne nawiązania do Castlevanii. Natomiast gameplay jest dla mnie praktycznie niezrozumiały i przypomina mi projekt w stylu moja pierwsza 8-bitowa gra w Unity.
Tym razem nie wybieramy postaci. Gramy Bradem, Janet lub doktorem Scottem, o którym jakimś cudem zapomniałem do tej pory i ja, i wszystkie wcześniejsze adaptacje. Problem w tym, że gra nie ma żadnego pomysłu na rozgrywkę, plansze to w większości proste korytarze z dziurami i kolcami, a jedyną metodą ataku jest tu podnoszenie i rzucanie przedmiotami niczym w Chipie i Dale'u. Tylko do niczego to nigdy nie prowadzi. Podnoszenie przedmiotów nie jest wykorzystywane w żaden kreatywny sposób i istnieje tu tylko jako niewykorzystywany gimmick. Nawet przeciwnicy są nienatchnieni, gra aż się prosi, żeby wrogami byli goście balu Frankenfurtera, a zamiast tego walczymy z generycznymi zombie i szkieletami. Ale dobrze, muszę przyznać, że autorzy odrobili pracę domową i czuć w grze miłość do marki. Pojawiają się nawet nawiązania do poprzednich gier. Fajnie na przykład, że rolę wskaźnika punktów zdrowia pełni liczba ciuchów, jakie ma na sobie gracz. Fajne są też boss fighty z postaciami z filmu i nawet uznałbym ją za tytuł wart polecenia dla samej marki, gdyby nie fakt, że skończyłem ją w 70 minut za pierwszym razem. I przez te 70 minut nic się w niej nie wydarzyło, a połowa gry to przechodzenie drugi raz tych samych plansz, ale z kilkoma dodatkowymi przeszkadzajkami. Pod koniec powtarza się nawet jeden z bossów. Z bólem serca zostawiłem grze negatywną opinię na Steamie, zaznaczając wszystko co powyżej, ale narzekając też na niedobór dodatków. W grze nie ma nawet menu opcji, nie odblokowujemy nic po jej przejściu, a na ekranie startowym brakuje nawet tak oczywistej głupoty jak odtwarzacz muzyki, która to jest moim zdaniem najmocniejszą częścią całego produktu. Co ciekawe, autor na tę recenzję odpisał i przyznał mi rację. Jego własnymi słowami, nie mylisz się. W przypadku licencjonowanych marek czasami budżet bywa mocno rozciągnięty, ale zapewniamy, że wkrótce pojawią się aktualizacje, które przywrócą wiele funkcji, z którymi nie zdążyliśmy na premierę. Niestety odpowiedzialny był tu nieprzesuwalny termin premiery. Wiele z oczekiwanych cech jest w produkcji i pojawi się niedługo Władce i mam nadzieję, że pomoże ona trochę zrekompensować ten zawód. Przyznaję, że nie spodziewałem się takiej szczerej i uczciwej odpowiedzi i choć za to muszę się autorom pokłonić. Natomiast Rocky Horror Show w swojej aktualnej formie nie jest wart ani swojej ceny, ani poświęconego mu czasu. Niech chociaż dodadzą odtwarzacz ścieżek, to będzie można sobie chociaż usprawiedliwić wydanie 40 zł dla fajnej ścieżki dźwiękowej. Cóż, mamy święto duchów, więc powiem tyle, że to straszne, że przez 4 dekady nie udało się doczekać ani jednej dobrej gry nawiązującej do tej kultowej marki. I że to upiorne, że to mimo faktu, iż jakimś cudem próbowano to zrobić aż 3 razy. Kto wie, może do 4 razy sztuka. I toczą cały ziemski glob. Insekty, co się ludźmi zwą, zagubione w czasie, zagubione w przestrzeni i znaczeniu.